Około 15 minut potrwała dziesiąta nadzwyczajna sesja rady powiatu Kozińskiego, która odbyła się w poniedziałek 8 lipca. Podczas niej radni podjęli dwie uchwały. Obie z nich dotyczyły finansów, czyli zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032 i w budżecie na 2019 rok. Największe zmiany dotyczyły działu transport i łączność, zdjęto m.in. 100 tysięcy złotych z drogi powiatowej stromiec wyborów oraz 250 tysięcy z drogi Podmieście Głowaczów. Po około 60 tysięcy trafiło natomiast na odbudowę ulicy Długiej w Głowaczowie i na przebudowę drogi w Brzeźnicy. W dziale administracja publiczna przesunięto 100 tysięcy na odbudowę drogi wewnętrznej przy szpitalu i zrezygnowano z 50 na przebudowę parkingu przy zespole szkół. Z kolei w dziale pomoc społeczna pojawiło się 50 tysięcy na zakup mikrobusa dla domu pomocy społecznej. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przy 16 obecnych radnych. Po uchwałach głos zabrał jeszcze radny Zbigniew Sitkowski, który przedstawił protokół zespołu do spraw reagowania i opracowania działań naprawczych w szpitalu. Apelował do zarządu o pokrycie straty szpitala i ostrzegał, że w 2019 roku strata może wynieść nawet 10 do 15 milionów złotych. Starosta Andrzej Jung zapowiedział, że w najbliższym czasie zarząd ustosunkuje się do tego apelu. Chwilę potem przewodniczący Włodzimierz Stysiak zamknął obrady. Tuż po tym głos zabrał jeszcze Stanisław Orzechowski, który mówił o 50-leciu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. Przywołał też postać zmarłego w ostatnim czasie Mirosława Biedruny i poprosił o uczczenie jego pamięci.